Co nowego w GTA Online? Rockstar w tym tygodniu naprawdę się postarał i mamy naprawdę super premię oraz mnóstwo prezentów do odebrania. Zaczniemy od prezentów i z okazji chińskiego nowego roku mamy do odebrania 188 888 dolarów za samo zalogowanie się. Następnie do odebrania będziemy mieli również kilka masek smoka. Widzicie je teraz na ekranie. Do odebrania będzie również płomienna czerwona sukienka oraz czarna koszulka ze smokiem. Jeśli chodzi o prezenty karnawałowe, to tutaj również do 14 lutego mamy czas na odebranie, za samo zalogowanie się przypomnę, karnawałowej słonecznej sukienki, bandany, koszulki karnawałowej oraz kapelusza karnawałowego. Są również prezenty z okazji walentynek i tutaj za zalogowanie się otrzymamy czerwone oraz żółte okulary w kształcie serc. Można również otrzymać takie same okulary, tylko że fioletowe. W tym celu należy pracować jako ochroniarz w organizacji. A w tym tygodniu będzie można również zapolować na diamenty w napadzie na kasyno, co jest, myślę, świetną informacją. Jest to najlepszy łup obecnie do trafienia w GTA Online. W napadzie na kasyno jest to najbardziej wartościowy łup. Poradniki, jak zagrać taki napad, czy to sprytny, czy cichy, znajdziecie u mnie na kanale w ostatnich filmach. Przechodzimy do premii. Premia razy 3 na deathmatch postrzelony ślub oraz na tryb adwersarza do grobowej deski. Mamy również premię razy 2 na wyścigi transformacji. Przechodzimy do zniżek i mamy, uwaga, 100% zniżkę na wszystkie drinki w kasynie. Tak, dobrze słyszycie. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z was w ogóle korzystał z drinków w kasynie, ale są one teraz za darmo w tym tygodniu. A to nie wszystko, ponieważ są jeszcze tatuaże z motywem smoka na 100% zniżce. Dalej mamy zniżkę 50% na wszystkie tatuaże. Są też 30% zniżki na salony gier oraz ich personalizację, na Lampadati Tigon, Ocelot Swinger, Dundreazy Landstalker XL oraz Albany Roosevelt. W wanie z bronią znajdziemy 50% zniżkę na Gusenberga oraz dla członków GTA Plus 40% zniżka na Paralizator. Naszym wyzwaniem w tym tygodniu będzie ukończenie przynajmniej jednego napadu na kasyno, aby odebrać 100 tysięcy dolarów jednorazowo. Na załomowisku mamy nowe pojazdy i są nimi Champion i jest to misja z komisariatem. Dalej mamy Patriota, Milspeka i jest to misja z Areną Wojny. A trzecim autem do ukradnięcia w tym tygodniu jest Sentinel Classic i jest to misja z kontenerowcem. Na kole fortuny w tym tygodniu znajdziemy Truffade Addera, czyli imitację Bugatti. W klubie samochodowym jest to Vapid Hustler i żeby go odebrać, należy wygrać wyścig z serii klubu samochodowego 3 dni z rzędu. Teraz przejdziemy do salonów samochodowych i u Simeona znajdziemy zniżki na pojazdy Pegassi Vacca, Pegassi Zorusso, JB700, Landstalker XL oraz Albany Roosevelt. W salonie samochodowym znajdziemy w tym tygodniu Albanego Roosevelta Valora oraz Pegassi Torero XO. A w klubie samochodowym znajdziemy Coila Brawlera, Lampadati Tigona oraz Ocelota Swingera. Pojazdem HSW jest Grotti Turismo Classic. I to wszystko, tak więc myślę, że w tym tygodniu naprawdę jest co robić. Mamy dużo rzeczy do odebrania, dużo premii, są diamenty w kasynie, więc naprawdę warto sobie pograć, ponieważ można naprawdę fajnie pograindować, jeśli ogarniacie napad na kasyno. U mnie na kanale w ostatnich filmach znajdziecie poradniki sprytny oraz cichy. Postaram się wam też niedługo wrzucić poradnik, jak rabować diamenty, bo będzie to trochę inna metoda i moim zdaniem z jednej strony będzie mniej przygotowań, ale też będzie większe ryzyko utraty tych pieniędzy, ale i tak to będzie naprawdę, myślę, bardzo opłacalne, także postaram wam się to nagrać i wrzucić oczywiście. No i to chyba będzie wszystko już w tym materiale. Dajcie znać, czy podobają wam się zniżki, premie, prezenty i inne tego typu rzeczy. No i co, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Siema!